Kilkadziesiąt osób wzięło udział w dniu otwartym przychodni Latoszyn-Zdrój. Podczas przedsięwzięcia zorganizowanego przez gminę Dębica wbito także pierwszą łopatę po to rozpoczęcie budowy basenu zdrojowego. Mieszkańcy powiatu dębickiego zapoznawali się z dotychczas powstałą infrastrukturą, sprzętem rehabilitacyjnym, który został zainstalowany, jak i z planami rozwojowymi całego kompleksu. Podczas dnia otwartego mogli zapoznać się także ze specyfiką wód leczniczych. W przychodni zdrowia w Latoszynie nie brakuje sprzętu do rehabilitacji suchej, jak i wodnej. To spotkanie, bo dużo się mówiło, to było takie odległe, nawet marzenie, a okazuje się, że to są już fakty i z tego co wiem, już od godziny 13 ludzie tu zaczęli przychodzić, interesują się i ja myślę, że to jest największa pociecha dla tych, którzy no, podjęli się tego trudu reaktywowania, a przed nimi jeszcze przecież następny okres, żeby kompleksowo zamknąć. Ja no, tylko chciałbym powiedzieć, że jeśli już uruchomimy te usługi, to automatycznie będziemy występować o nadanie statusu uzdrowiska. Pierwsze łopaty pod inwestycję rozpoczęcia budowy basenu zdrojowego wbili wójt gminy Dębica Stanisław Rokosz, były wiceminister rolnictwa Edward Brzostowski. Będzie to basen kryty, trzykondygnacyjny, z wykorzystaniem unikatowych wód siarczkowych. Kolejne łopaty wbili przedstawiciele wykonawcy inwestycji, czyli firma Texom, władze powiatu dębickiego, samorządowcy, radni powiatowi. Do wbicia łopaty zaproszeni zostali także mieszkańcy Latoszyna, a wśród nich Roman Kluza, który jest potomkiem byłych właścicieli łazienek latoszyńskich, do których przed wojną przyjeżdżali kuracjusze z całej Polski, ale także z Europy. Wszyscy się cieszymy, nie tylko ja, mieszkańcy, okolica, powiat, no wszyscy. Jesteśmy zachwyceni, że tak szybko to powstało. Ledwie od wbicia łopaty, to było 3 listopada, półtora roku temu jesteśmy, faktem budynek stoi uzdrowiska. Od lipca w Latoszynie zacznie działać przychodnia uzdrowiskowa, a w niej nie tylko podstawowa opieka medyczna, ale też rehabilitacja i zabiegi z użyciem leczniczych wód siarczkowych. Latoszyn bogaty jest w wody siarczkowo-siarkowodorowe, bezcenne w leczeniu i rehabilitacji pacjentów z chorobami układu ruchowego, nerwowego, przemiany materii czy skóry. Wójt Stanisław Rokosz przeznaczy 100 tysięcy złotych na program prozdrowotny dla mieszkańców gminy Dębica. Taki kierunek tu jest po prostu rehabilitacji, żeby ludzi czynnie przywracać do życia, żeby sami mogli po prostu zadbać o siebie, bo to jest bardzo, a bardzo ważne, jak i również kierunek pooperacyjny, pourazowy. Drugim etapem no, będzie budowa już pawilonu, czy to będzie hotel, czy to będzie budynek uzdrowiskowy, to zobaczymy. Zaczniemy wielką promocję, kiedy rozpocznie się już tutaj, rozpoczną się usługi i planujemy około lipca. Całość inwestycji to koszt 11 milionów złotych. Ponad 6 milionów gmina Dębica dostała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.